By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, dzisiaj przychodzę z porównywaczem tuszu do rzęs. To są moje ulubione. No, numer jeden to oczywiście ten niebieski. Ten drugi jest taki brąz, bardziej kaki bym powiedziała, bo to ani to zielony, ani brązowy. I teraz słuchajcie, ten brąz, ten kaki, to jest ten Nini Ricci. Kupiłam go 1,5 roku temu. Nie użyłam go. On nadal jest, on jest bardzo szczelnie zamykany, więc on nawet nie wysechł. Wszystko jest z nim w porządku, tylko jest bardzo dziwny. Ja już z tej serii dwa zużyłam i byłam tak na dwa razy zadowolona, ale byłam zadowolona. A ten kaki, słuchajcie, ta szczoteczka w ogóle... czekajcie, bo tu się mi rzuca, nie wiem jak teraz. Ta szczoteczka jest bardzo... jak to powiedzieć? Jedna i druga szczoteczka są... obydwie szczoteczki przy obydwu tuszach do rzęs są takie same. Tylko tu widzicie, tak jakby ten tusz niebieski, on byłby taki bardziej mięsisty. Tak więcej się go nabiera i naprawdę rzęsy są podkreślone. Troszeczkę są posklejane przy tuszowaniu, ale są jednak takie mięsiste, takie, no widać ten tusz, tak? Nie, już widać ten kolor i widać, że są takie dobrze wytuszowane już za pierwszym razem. A jak wytuszujemy dwa razy, no to w ogóle jest rewelacja. Za to ten kaki to jest tak mało widoczne. Słuchajcie, za pierwszym razem to w ogóle nic, za drugim nic, za trzecim coś tam widać, że się zadziało. Po piątym razie już mi się nie chciało. I po piątym razie było widać, że coś nałożyłam. Kolor może, jakby się dobrze przyjrzał, to było widać, że taki właśnie musztardowy kaki, ale no... Jak chcecie mieć tylko, żeby coś było widać na rzęsach, że coś tam było robione, w sensie tuszowane, ale no make-up, no make-up, no to ten jest dla Was idealnym tuszem. Nie widać go, widać tylko, że coś się zadziało, że nawet jak macie stare oczy, stare rzęsy, ponad 40, 50, 60-letnie, to tam naprawdę już mało co jest tych włosków, więc ten kaki jest dla Was. Ale nie dla mnie. Ja lubię mieć wytuszowane rzęsy i lubię mieć kolorowe, więc nadal niebieski wygrywa. No cóż chcieć więcej. Na razie zostajemy przy niebieskim, więc jest ok. Nina Ricci, tak jak mówię, dla koneserów, pasjonatów, make-up, no make-up. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.